Bo gdy wzbijasz się coraz wyżej, to widzisz coraz więcej. Widzisz siebie, widzisz twój dom, twoje otoczenie, wszystkie płaszczyzny twojego życia, twoich znajomych, miejsca, w których przebywasz, całą okolicę, cały kraj, w którym mieszkasz, całą twoją przeszłość. I co najważniejsze, widzisz twój cel. To, czego pragniesz, co jest twoim największym marzeniem, z czego raduje się twoje serce i co jest twoim powołaniem, celem wyższym twojej duszy wyższej. I teraz wyobraź sobie, gdy jesteś tutaj i teraz, z tej niskiej perspektywy, tej myszki, to jesteś tutaj, koncentrujesz się na tym, co robisz, ale może zdarzyć się tak, że zgubisz twój cel. No jak to rozumieć? Czym jesteś wyżej i wyżej i wyżej, to widzisz więcej, prawda? Czyli wyobraźmy sobie, że wędrujesz twoją drogą do szczęścia, spełnienia, miłości, obfitości, bogactwa, zdrowia. I gdy tak wędrujesz przez labirynt, lasy, góry, doliny, to często nie wiesz, co jest za kolejnym zakrętem. Ty nie wiesz, co jest za kolejnym pagórkiem. A tam, za siedmioma rzekami, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, jest twoje marzenie, jest twój cel. I teraz, gdy tak wędrujesz, 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 to może zdarzyć się tak, że tu się zgubisz, tutaj pójdziesz złą drogą, tutaj skorzystasz z jakiejś rady kogoś lub czegoś lub z jakiejś starej metody i oddalasz się od twojego celu. Twój cel jest tam, a ty pójdziesz tutaj. Ale jeżeli ty raz dziennie, tak symbolicznie wzbijesz się jak orzeł i popatrzysz na wszystko z wyższej perspektywy, to widzisz, ty jesteś tutaj, a twój cel jest tutaj, a nie tam. Czyli bardzo często jest tak, na przykładzie, że korzystamy z jakichś starych metod, prawda? Czegoś żeśmy się nauczyli, coś już wiemy, jak coś kiedyś sprawdziło się w jakiejś sytuacji i to można porównać do wędrówki, gdzie masz starą mapę. I to jest takie bardzo symboliczne, gdy wybierzesz się na mityczną Atlantydę, na Porto Santo i będziesz korzystać z mapy do wędrówek pieszych, to może zdarzyć się dokładnie to, o czym za chwileczkę ci opowiem. Czyli masz twoją mapę i chcesz dojść do celu. No i wędrujesz tą twoją dróżką wskazaną na tej mapie. Nagle okazuje się, że dróżka była jeszcze kilka lat szeroka, wygodna, bezpieczna, a w tym momencie po 100 metrach osunęła się do oceanu. Czyli nie możesz iść dalej tą drogą. Czyli ta droga, która kiedyś była dobra, pozytywna, wygodna, w tym momencie prowadzi cię w przepaść. I to jest dokładnie to, gdy wzbijamy się wysoko, to patrzymy na nasze życie i widzimy, że nie tędy droga, tylko tędy.